Siema, idę znowu na siłkę się sponiewierać. Dzisiaj jest czwartek, dzisiaj najgorszy trening. Dzisiaj będę robił na siłce nogi. Nie lubię trenować nóg, ale raz w tygodniu trzeba. Potem 3 dni nogi obolałe poślady. Wczoraj byłem 3 godziny na rybach. Niech diabli wezmą te gumofilce, nie wiem kto robił ten opis. Do minus 30 stopni niby trzymają ciepło. Słuchajcie, po 2 godzinach normalnie stopy miałem sztywne. Dzisiaj nowe butki, nowe dżinsy. Nygus, przecież ty zawsze w dresikach śmigasz. No właśnie, nie zawsze, czasami troszeczkę modniej się ubieram. Skąd ty masz kasiurę, jak ty bezrobotny na cały etat jesteś? Cap, carap, cap. Słuchajcie, wczoraj było minus 4 na minusie. Teraz trochę posypali. Zaczyna wszystko topnieć. Wczoraj jadąc nad zalew, wyjeżdżając z osiedla, doznałem pierwszego szoku. Słuchajcie, jadę między blokami. Nagle przed samochód wjeżdżają mi dzieciaki, słuchajcie, na sankach. Była niewielka górka, z tej górki sobie zjeżdżali, przejeżdżali przez ulicę i hamowali centralnie po drugiej stronie na parkingu między samochodami. Tak jak tutaj auta zaparkowane, oni, słuchajcie, z tej górki siup i hamowanie między samochodami. Pomyślałem sobie, gdzie są rodzice tych dzieci. Tylko patrzyłem, który z tych dzieciaków, słuchajcie, przypierdzieli w któryś zaparkowany samochód na tym parkingu. Jadę dalej, słuchajcie, ślisko, niby posypane, ale droga wyglądała mniej więcej jak tutaj chodnik. Widzi, że jedziesz z podporządkowanej, słuchaj, wymusza ci pierwszeństwo, pcha się na chama przed ciebie, koła mu boksują, ruszyć z miejsca nie może, do połowy już ci zajechał drogę, a ty masz hamować, ABS-y napierdzielają. Słuchajcie, wczoraj miałem takich sytuacji chyba z 10. Po prostu byłem w szoku, mówię, co się dzieje na tych drogach, za chwileczkę, mówię, w kogoś tutaj wycedzę. Trzeba mieć normalnie w tyłku oczy. Jak wiecie, pojechałem nad zalew, był zamarznięty, więc stwierdziłem, że pojadę nad rzeczkę. Tak też zrobiłem, byłem 3 godziny wczoraj na rybach, nagrałem tam też dla was filmik. Może się pojawi jeszcze dzisiaj. Słuchajcie, były tam domki jednorodzinne. Droga posypana, ale w ogóle asfaltu widać nie było. Słuchajcie, pełno śniegu. A wiadomo, jak się na śniegu hamuje. Mimo tego, że mam zimowe opony, gdzieś ten samochód boksuje. ABS-y próbują wyhamować auto. No i sobie jadę w sumie powoli, może z 30 na godzinę. Domki jednorodzinne. W pewnym momencie, słuchajcie, chyba z 5 dzieciaków na sankach mi przejeżdża przed maską. I to z taką prędkością, że jakby przypierdzielili w bok samochodu, no na pewno by mi auto pogięli. Słuchajcie, wyhamowałem. Za tym domem była jakaś górka, lasek. A oni między tymi domami, słuchajcie, śmigali na sankach, przecinali drogę, no i hamowali po drugiej stronie. Zatrzymałem się przy tym płocie, patrzę, jedzie jakiś oszołom z góry rozpędzony na tych sankach, a te dzieciaki, które już przejechały drogę, słyszę, jak krzyczą do niego, samochód, samochód.
patrzę, co się dzieje. Słuchajcie, ten skręcił tymi sankami. Chciał wyhamować. Normalnie z tymi sankami kilka razy się przeturlał. Wstał, otrzepał się z tego śniegu. Tamte dzieciaki po drugiej stronie ulicy, ha, 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 jeszcze radochę miały z tego. Pomyślałem sobie, normalnie wariaty. Trzeba mieć w tyłku oczy. Ale gdzie są rodzice, słuchajcie, tych dzieciaków? Przecież to jest chwila, moment. Nie patrzą, oni się dobrze bawią. No słuchajcie, na tych sankach rozwijali chyba większe prędkości niż ja samochodem. To była chwila, moment nieuwagi. Wylądowaliby mi gdzieś pod kołach albo przypierdzielili w samochód. Głowy by sobie może porozbijali. Auto by mi pogięli i ciekawe, co wtedy? Co wtedy, gdzie są rodzice tych dzieci? Czym oni się zajmują w tym czasie? Dali im sanki. Słuchajcie, zajmijcie się sobą. Jeżdżą centralnie przez ulicę, nie zwracają uwagi. Ty musisz mieć w tyłku oczy. Kto by się spodziewał, słuchaj, jadąc między blokami, że nagle wyjedzie ci kilkoro dzieci, słuchajcie, na sankach przed koła samochodu. A ty musisz hamować na wariata. No o nieszczęście, słuchajcie, jest nietrudno w tym przypadku. Zbliżam się już do siłowni, pomyślałem sobie po drodze, co tak będę szedł bezczynnie. Nagram dla was jakiś filmik. No powiem wam, dzisiaj pewnie w ciągu godziny, robiąc kopyta, przerzucę z 10 ton. Tak wyglądał u mnie trening. W poniedziałek robiłem klatkę z barkami. Do dzisiaj mam jeszcze zakwasy. Jak tak sobie na szybko obliczyłem w chacie, to w przeciągu gdzieś godziny 20 minut zrobiłem brzuch, klatkę, barki. Przerzuciłem w tym czasie łącznie z 15 ton w godzinę 20. Czyli tak jakbym rozładował, nie wiem, 5 wagonów węgla w godzinę 20. No tak to wygląda, takie hobby. Trzeba coś robić, żeby się nie zestarzeć. Dobra, jestem już pod siłownią. Skoczę, może dostanę jeszcze drożdżóweczkę. Prawie godzina 15. No dzisiaj trochę cieplej, więc zaczyna topnieć. Wczoraj było tak zimno, że nawet sól nie roztopiła, słuchajcie, tego śniegu, lodu na drodze. Muszę tutaj uważać, bo mnie zaraz rozjadą. Nowe budki, jasne. Nie chcę też tutaj w błoto jakieś wejść. No dobra, do następnego, pozdrawiam, hej.